Jak wasz zespół się nazywa? Nasz zespół się nazywa Downy 3. Dobrze, a od ilu lat razem śpiewacie? Od urodzenia. To jesteście bliźniakami? Tak. Bracia. Aha, dobrze. A od... Który z was ładniej śpiewa? Oczywiście do Damian. To może proszę zaśpiewajcie coś razem. Taki jeden wasz... Z układem tanecznym. No dobra, dobra. Ładnie laseczka do zielonego. Do zielonego. A druga zwrotka? Brawo, druga zwrotka. A te pata zają, jak za wodą ma. Ją z butelką wina. Dobrze. Brawo. Jeszcze jakieś pytania? Umiecie więcej piosenek? Nie. Jak często występujecie na różnych konkursach? Jak są jakieś, to zawsze. A są wasze jakieś takie miejsca, gdzie występujecie trochę częściej? Nie wiem. Dwór, tam gdzie wszyscy nas słyszą. Koło Trzepaka? Nie wiem. W garażu. Koło Trzepaka? No, śpiewacie razem z potem Szwicem? No. Bez komentarza. Może tak, może nie. Właśnie. A wy się uczycie sami śpiewać, czy ktoś wam pomaga? Czy ktoś was uczy? No, chodzimy na korpetycje do Kacpra Maczarka. Bardzo świetny nauczyciel. No, bardzo dużo nam pomaga. Bardzo miły taki. Macie bardzo bogaty repertuar. Czy... Która to jest już płyta wasza? O. No to już nie zliczysz. Było tego. Nie zliczysz. Szósta, jak nie więcej. Czy macie już jakieś utwory na następną płytę? Na krążek? Nie, my jesteśmy. A czy w ogóle macie platynową płytę jakąś na ścianie? Nie. Nie, to muszę być na jutro przyjąć. A jakie? I śpiewaliśmy tytuły. Razem. A z kim śpiewaliście? Z Jennifer Lopez może, czy też... Z Lady Gagą? Z Eminem. Eminem, Jana. Tak. Śpiewaliśmy to Ewa Farna, Doda. Kto tam jeszcze był, Damianku? Ewelina Rysowska. Tak jest. O, dużo, dużo. A czy powiedz i najbardziej nam... sławny nam Kasper Maczarek też nam pomagał. A powiedzcie może, czy macie jakąś konkurencję? No... Albinki. A macie... Nie ma równi z nimi. Nie ma równi. A macie jakieś... A macie... Chodź Marcz do nas. A macie jakiś wasz przebój na końcu, taki najlepszy, który się najbardziej sprzedawał? Rihanna Diamonds. Czyli Lady Gaga to zrobiła plagiat, tak? W takim razie. A kto jest waszym menadżerem? Menadżerem? Mariusz. Proszę, zapraszam. Ja zasługam. No, nasz menadżer. Proszę. Prawie nic sam nie spłaci, ale... To jest nasz menadżer. Jak często mają koncerty? Proszę nam powiedzieć. I to może znaczy, było... w tygodniu to 7 razy, ale bywa tak, że po prostu nie mają. Mają tak napięty terminarz. A była, mieliście już jakieś turne? Może pojechać? Tak, Francja, Hiszpania. Tak, w Chinach też byliśmy. Kiedy planujecie teraz takie turne po Europie? Znaczy, myśleliśmy w przyszłym miesiącu, no ale to zależy od kolegów. Zależy, no właśnie, transport trzeba znaleźć, bo pieniądze to shit you. To nie ma lipy. Jest bomba. Właśnie. Kto przed wami będzie występował? Bo rozumiem, że wy jesteście głównym punktem tego koncertu, a taki przed występ, to kto będzie występował? To za czerwone gitary. Te nie, albinki to jest po prostu nieziemski zespół. Pozdrawiam. I kropka. Albinki. I kropka właśnie. No Eminem z Rihanną, taki zespolik bardzo fajny. No Eminem, hip-hop zdecydowanie. Rihanna, muzyka klasyczna. No, i wspomniał Fryderyku Szpynę. A kiedy zgodzicie się wystąpić w szkole na taki koncert? Można teraz, jak najszybciej. Teraz, zapraszamy! 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 Zapraszamy!
śpiewać. Czekajcie. O, talerzyk. Poproszę rzutkę. Co się Polacy cieszy Ukraina, że to dla nas wszystkich euro się zaczyna. Że to euro się zaczyna. Koko, euro, spoko, piłka leci, chęć soko. Wszyscy razem zaśpiewajmy nasz dom. Nasi dzielni chłopcy to biało-czerwoni. Wygrać im się uda, ucieszy się smuda. Wygrać im się uda, ucieszy się smuda. Koko, wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, nasz dom witajmy. Koko, euro, piłka leci, chęt wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, nasz dom witajmy. Hej! Wiecie, że to pójdzie na stronę szkoły, ale powodzenia. Fajnie. Ja nazywam się Kamil Dżyzga, to jest mój drugi Damian Zawada. A i menadżerem jest menadżerem jest Mariusz Boryniec. Pozdrawiamy całą szkołę. Pozdrawiamy szkołę. Szczególnie Ma i Rianę. Zatańczcie na koniec. Chcielibyśmy wam wręczyć figurki najlepszych piosenkarzy, proszę. O, to zawsze. Dziękuję. Brawo. Ładny.